A tutaj się będą piekły i zamarynowane te kurczaki. Udka? Nie, pałeczki. I te skrzydełka, bo skrzydełka są bardzo dobre i zacne. Cześć, witajcie w świąteczny poranek. Powinnam to zrobić po telewizyjnemu, czyli... Czekajcie, słońce. Może jakaś brana umalowana i taka... Muszę tam, witajcie, witajcie, jajeczko, kiełbaska, króliczki. Ale nie. Nie, stan dopiero. Dzień się szykował będzie. Śniadanie wielkanocne się szykowało będzie. Trzeba rozruch zrobić. Słuchajcie, no właśnie, 3 sekundy po wstaniu rozruchowo. No, także ciepło w miarę, fajna pogoda, siedzimy w domu. Komu to przeszkadza w święta, jak wszyscy siedzimy w domu? Zaraz, zarazą święta świętami. Trzeba się umalować. Mam coś takiego, kaszmir, fluid baza wygładzająco-kryjąca. Może nie. Nie pytajcie, na czym stoicie. Stoicie na słowo honoru. Patrzcie, że się nie fu. Mamy to. Mamy to. Taka trochę baza, trochę niby fluid. Zobaczymy. Się pomalować trzeba. Nie za mocno, żeby jako tako wyglądać do świątecznego śniadania. Tak to bywa. Zaraz będę mogła nagrać życzenia. Jak człowiek. A nie jak Rudolf Czerwononosy. O. Niby to baza z fluidem trochę koloru ma. Może się będzie na to lepiej podkład kładło. Zobaczymy. Dobra, ale jakieś dawno nieużywane rzeczy. Jakby użytek. Mam na dole lusterko, dlatego się w to tu patrzę. Żeby użytek z tego wszystkiego zrobić. Zobaczymy. Bywa nieźle. A do tego wszystkiego... A-a. Kryjąco dotleniające. Co tam? Nic. Szkoda, że nie mamy jakichś skarpetek w króliczki. Byłoby zacnie. Właśnie też narzekałam, że świece są w różne takie wzory tych bożonarodzeniowe, natomiast kompletnie nie ma niczego króliczego albo coś takiego. Nie ma, nie ma, nie ma. Zobaczymy, jak tam baza z podkładem będzie wyglądała. Leniwy poranek, ale już coś się odsmaża. Co się odsmaża? To tak po prostu, ale zaczniemy pewnie od jajka. Trzeba będzie jajka jeść. A też tak siedziałam trochę na fejsie. Dzisiaj sporo zdjęć wpuścili ludzie właśnie takich samotnych śniadań. Też przykra sprawa. Nie? Tak. No powiem wam, że to baza w miarę fajna, już tam dawała jakiś koloryt. Fluid fajnie się na tym smaruje, nic się nie ciastkuje. Podoba mi się ta sprawa. Podobuje mi się ta sprawa. Fluidowa. Ciągle rudy stracony został. Mam... blondów.
zrobię jakieś coś. Ale jak mam tak, to mam jasne włosy, jak mam tak, to mam ciemne. Tak zwane odrosty. Czekaj, kosmetyczka w brokacie. Ale mam jeszcze drugą. O, czekajcie. Gdzieś mi się zapodziały moje piódry. Piódry mi się zapodziały. Trzeba piódry odgruzować. Mam. I mam tak, już dziurę widać. Denko. Pierre René. Puder. On jest transparentny 03. Chciałam, żeby się fokusowało, ale wiecie, jak to działa. Tutaj łap fokus. Ale powiem wam, że dobry. Bardzo szybko się zużywa. Ale taki jest autentycznie fajny. Autentycznie fajny. Ja go w Hebe kupiłam. I chyba po tej całej awanturze koronowej do Hebe wrócę. Go sobie zapodam, bo jest taki masełkowy. Bardzo ładnie matuje. W momencie nawet, kiedy nie matuje, to macie taki fajny poblask. To znaczy już po jakichś tam godzinach. To macie taki fajny poblask zdrowej skóry. Podoba mi się. Podoba mi się. Skoro jesteśmy przy piódrach, tysiąc rzeczy w jednym, nie wiadomo gdzie co jest. Znalazła ja tu mam duży pędzel i fokusujemy. Proszę bardzo, I Love Makeup Summer of Love. Mamy ocieplacz. Za troszkę koloryt. Pozmieniać. No tak brązuje średnio. Ale kolor fajny nadaje. Losy. No taki opalony. I jeszcze jak znajdę coś do brwi albo do rzęs. O, słuchajcie, katris do brwi. Nawet nie wiem w jakim odcieniu, ale ma taką tutaj spiralkę, a tu ma kredkę. To się pewnie będzie kończyło, ale bardzo fajna do brwi jest. Bardzo fajna. Nawet jak się źle pomaluje, to się dobrze wyczesza. Ja mam tutaj zaznaczone brwi permanentnym. Też po tej całej awanturze to będę musiała iść na poprawkę. Ale przynajmniej będzie jakieś oko widoczne. Czy prawą ręką, czy lewą, może nie. Czy człowiek jest praworęczny, czy leworęczny? Na śniadanie trzeba jakoś wyglądać. Na śniadanie trzeba jakoś wyglądać, nie? Dresy tam na dole nieważne, żeby góra była zacna. A jakbyście wiedzieli, na czym stoicie, to byście się uśmiali. Bo stoicie tak, na torebce zwykłej, oparci o torbę na laptopie i o lusterko. To jest w ogóle ciekawa konstrukcja, ale jak widać daje radę. Więc jak daje radę, co my się będziemy sprzeczać z rzeczywistością? No i rzęsy. Cienia to mi się nie chce. Po prostu rzęsy pomalujemy. Tak wyciągnie oko. Rzęsy to mam fajne. To na
na szczęście nie trzeba doprawiać, a miałam taką przygodę, kiedy założyłam sobie tam 1 do 2, 2 do 1, 3 do 8, nie wiem, 3, 4, 7, 8, 16, 15. W ogóle nic nie było widać. Więc stwierdziłam, że idiotycznym jest dokładać sobie rzęsy, jak można se pomalować i nie wylatają. Tak jak normalnie. Pamiętajcie, że taka zasada, jak się rozsiedzimy w domach, w dresach, tak naprawdę, to nam się już potem nie będzie chciało żadnego rozruchu. Stąd też drobne czynności, do których jesteśmy przyzwyczajeni, tak mi się wydaje, są bardzo ważne, bo dają nam takie poczucie normalności. O, dzwony dzwonią. Dzwony dzwonią. No i powiedzcie, z rzęsami od razu lepiej. Mam jeszcze drugi, no to zawsze zazwyczaj mam dwa tusze, bo jeden coś rozczesuje, drugi coś wyciąga. Jakieś takie. Jeden nakłada z boku, drugi z tyłu, trzeci z przodu. O, kotek przyszedł chorutki i łazi z tym kołnierzem. No, rzęsa jest jak doklejone. Nie trzeba doklejać. Dobrze, chociaż z jednym natura wiedziała, co robi. I jeszcze można by było. O. Tu mam Long Matte Magic Eveline Cosmetic w takim dosyć ładnym kolorze. Jak już sobie posmarowałam usta fluidem, ich nie widać, czaję. Podkreślić. Ładny, neutralny kolor. Będzie zastygało, koty wariują. A jak wam zasłonię okienko, to mnie widać. What? I pirazy oko design świąteczny. No to do zobaczenia w kolejnym klipie. A były dwa, ale jeden poszedł. Zdziwienie kotów nastąpiło. Co się dzieje? Co się dzieje? Kot z kołnierzem nie może sobie dać rady. Kot z kołnierzem. O! Nie skaczemy. Franek, nie. Rufus. Edziu. Edziu. Edziu w psim koszyku. A tu zdziwienie kocie. Oprócz takiego pięknego ołtarzowego ozdobnika mamy jeszcze ozdobnik nastolny. Zaraz wam pokażę też jajce. A ozdobnik nastolny jest barankowy, kurczaczkowy i jajka na posiada. Wszedł jeden, a na świątecznym stole kurczaczek, kiełbaska, jajko, chrzan, ćwikła, pieczarki, schabik, jedna sałatka i druga sałatka. Jeszcze będzie jajeczko z dna. Świąteczne śniadanie już po śniadaniu, a teraz kawa i ciasta. I słuchajcie, tu nam się nie zmieściło trochę, tu mamy tiramisu, trzy kawy w świątecznych kubkach, ale nieważne, że nie te święta. Nie powiem, że ktoś wrzeszczał, ja chcę pingwiny, bo się trzeba wyróżniać na tle sosenek. Ale nasze ciasta wyglądają tak i mamy sernik,
metrowiec, tiramisu i piernik. Nie jestem tego piernika pewna. Marcinek będzie na deser. Marcinek jest zawsze dobry. Smacznego. Co mój ci smakował? Bo to nie był piernik, to był pierniczątko. Znaczy, to był piernik profesjonalny. Ciasta próbuję i tak. Znaczy to jest bardzo dobra piekarnia. Bardzo dobra, bo ten piernik był zjadliwy. Bo wiecie, jak ja z piernikiem. Teraz właśnie jem sernik i powstała kłótnia, 2-1 zresztą zwyciężyłyśmy. Sernik jest strasznie przeciętnym ciastem, wcale niedobrym. Znaczy on jest dobry, to jest bardzo dobra piekarnia. Cukiernia. Ale generalnie. Tiramisu był dobre. Jeszcze nam został metrowiec, ale to zobaczymy zaraz. Marcinka polecam. Człowiek na horyzoncie. Nielegalny przemytnik w tych czasach, bo zbierałam tutaj opinie. Ta pani podobno codziennie właśnie z takimi tobołami. No to nic, tylko przemytnik jak w tej nazad. Dobra, oddalę trochę, żeby nie było już tam coś, ale no. Mam tu nie kręcić, tak będę za to kręcić. Idę spalić ten dziennik. Wynurzam się z kwarantanny. Proszę bardzo, idziemy. Piec, zeszyt, ogień podbuzowany. O, w mordę. Piekło. Oficjalne palenie klucz. Coś się ten papier nie chce zająć. Zajmie się bardzo spokojnie. Zajmie przy takim ogniu. Żeby nie było, wszystko transformujemy magicznie. Zbliżamy się do knajpki, w której generalnie knajpkowaliśmy wcześniej, czyli babuszka. Proszę bardzo. Puściutko. Ale będziemy szli w krzaki. Seria, bo nigdy jej nie widziałam. Idziemy w krzoki po bazie. Może będą ciernie bazie i inne takie. Zakaz wjazdu. Cichutku. Tam się raczej skok na bazie nie uda. No nie, takie już są rozkminione. Gdzie są te ładne małe kotki? Nie ma. Nic to. Coś tam stało.
zostanie w tym wazonie. Muszę trochę na słońcu posiedzieć. Pooddychać. Popatrzeć na niebko. Nie na ludzi. A tam samochody jakieś jeżdżą. Samochody. Na razie są słabe, ale coś tam jest. Tu sobie odszedł demek. Nie pokazuję. Ale to ja wiem już, co to jest. I co wy robicie? W co my gramy? Przykładamkę. Odszedł demek? Odszedłam. Proszę bardzo, Różka Joanna Wiśniewska gra w grę pod tytułem, jak ta gra się nazywa? Nie wiem. Grę pod tytułem, gdzie wymyślamy grę. Po zasady wymyślamy grę. Oho. I jest jakieś, co tam jest? Kozyr. Nie wiem, co to znaczy. Mam nadzieję, że nie od kozy.